Witam Państwa. Panie pośle, nie był Pan na inauguracji, nie był Pan na podczas hymnu od Dom Młodości. Żałuje Pan. Nigel Farage odwrócił się tyłem, a poseł eurodeputowany profesor Legutko siedział demonstracyjnie podczas hymnu. A ja po prostu zbojkotowałem hymn. Zbojkotował Pan, czy nie potrafił Pan, niektórzy mówią, że nie potrafił Pan trafić do właściwej sali? Ach, proszę Panią, Pani program podał na przykład, że ja mówiłem łamaną angielszczyzną, to ja mam propozycję, niech Pani puści to jest 50 sekund, żeby ludzie zobaczyli, czy mówiłem rzeczywiście łamaną angielszczyzną. Obawiam się, że mówię bardziej łamaną polszczyzną w tej chwili niż wtedy angielszczyzną. Mówił Pan bardzo szybko i może dlatego tłumacz miał trudności z przetłumaczeniem Pana, nie chodziło Pana angielski. Tłumaczenie jest fatalne. Ale zrozumieliśmy, że chciałby Pan naukowców wsadzić do więzienia. Jakich naukowców chciałby Pan wsadzić do więzienia, Panie pośle? Ależ to właśnie błędne tłumaczenie. Nie naukowców, tylko polityków przede wszystkim, którzy to zrobili i obrabowali Europę z 2 bilionów euro. Są gigantyczne pieniądze na walkę z tak zwanym globalnym ociepleniem. To jest największa afera XX wieku i w ogóle w historii ludzkości. Zmarnowano gigantyczne pieniądze i przez to mamy benzynę 4 razy za drogą, gaz 4 razy droższy niż w Ameryce, węgiel nasz jest walony w łeb, bo tam jeszcze nie tylko czerwoni, jeszcze i zieloni tutaj swoją łapę na tym kładą, prawda? To ci ludzie są kryminalistami. Ja nie spocznę, póki ci ludzie nie wylądują w więzieniu. To jest zaplanowana, celowa robota. Celowa robota, bo celem tych ludzi, oni zresztą mówili o tym otwarcie, teraz już nie mówią, ale 10 lat temu oni mówili, że ich celem jest zerowy wzrost. Żeby nie było wzrostu demograficznego, żeby nie było wzrostu gospodarczego, bo jeżeli będzie wzrost gospodarczy, za chwilę zabraknie węgla, ropy, gazu, wody, tego wszystkiego zabraknie. Czyli nie ma, przepraszam panie pośle, czyli nie ma globalnego ocieplenia, to jest nieprawda wszystko, tak? Tylko oszukano nas wszystkich. Czy jest globalne ocieplenie, to jeszcze wcale nie wiadomo, ale jeżeli jest, na pewno nie ma nic wspólnego z działalnością człowieka. Przypominam, że takie same globalne ocieplenie było w IX wieku. Grenlandia była wtedy zieloną wyspą, jak sama nazwa wskazuje. Nic się nie stało, nic nie zalało Europy. Panie pośle, ale naukowcy twierdzą, że to człowiek się przyczynił do globalnego ocieplenia. Rozumiem, że w IX wieku to najazd Arabów na Hiszpanię spowodował globalne ocieplenie, bo konie krzesały kopytami iskry, tak? No bzdura kompletna. Potem było globalne oziębienie i Bałtyk zamarzał, jak pani wie, w XV-XVI wieku zamarzał. Szwedzi szli na Polskę przez Bałtyk, a potem było globalne ocieplenie. Tak, jeszcze karczma była na Bałtyku, XVIII. Tak? Tak jest. I w XVIII wieku, zaczęło się globalne ocieplenie. No dobrze, czyli... potrwa jeszcze 200 lat. Ale tego uczyli w szkole. A których polityków chciałby pan wsadzić do więzienia? Czy ma pan nazwiska tych polityków, którzy powinni znaleźć się w więzieniu? Tak, mogę powiedzieć, przecież to trzeba zrobić śledztwo, którzy to naprawdę, ale mogę wymienić komunistów, którzy tam siedzą. Pan Józef Durand Barroso, maoista, pan Stefan Fiule, komunista czeski, pani Hibnerowa, prawda, komunistka polska, czyli pani to... baronowa Ashton-Holland, to jest spisek lewaków, którzy się uparli, oni bardzo starannie pracują od bardzo dawna, żeby zrobić ten zero growth i wie pani, oni przeżyli straszne rozczarowanie. Oni byli przekonani, że cały świat podpisze protokół z Kioto, a tu nieszczęście i teraz nie wiedzą co robić. Panie pośle, a proszę mi powiedzieć, dlaczego pan się nie znalazł, dlaczego Marine Le Pen nie chciała pana w swojej frakcji? Było głosowanie chciała, i podobno... Chciała? Nie, no nie chciała, podobno... Chciała, tylko nie miała... Tylko co? Tylko nie miała siódmego członka do teamu. Jak tylko się okazało, że jest siódmy, to natychmiast, że może być siódmy, natychmiast przysłała delegatka, czy może byśmy jednak nie tego. Ale widzi pani, ja nie jestem żadnym tym. I jako pierwszy Polak miałem przemówienie w parlamencie. Natomiast na przykład w grupie EKR jest kupa Polaków, oni mieli 5 minut i żadnego Polaka nie dopuszczono. Także wcale nie jest prawdą, że bycie poza jakąś grupą daje o wiele większe szanse. Pieniędzy ale ja słyszałam, jest 15% że... mniej, to prawda. Ale ja słyszałam, że Nigel Farage i tak samo pani Marine Le Pen nie chcą pana, bo Marine Le Pen uważa, że pan ma zbyt ekstremistyczne poglądy.
No to w takim razie dlaczego cały czas z nami prowadziła rozmowy, nawet żeśmy dzielili stanowiska w tej grupie, tylko ona po prostu nie znalazła tego siódmego i to jest pretekst, żeby uniknąć odpowiedzialności za to, że nie udało jej się znaleźć siódmego tego, że ona miała kłopoty wewnętrzne. Bo prawdą jest, że jej wiceprezes partii, pan Filippo, oczywiście protestował przeciwko temu, ale mimo to ona cały czas przecież siedzieliśmy, żeśmy brali udział w tej grupie. Imponuje panu Marine Le Pen jako przewodnicząca swojego ugrupowania? Imponuje panu jako kobieta? Znaczy, jako kobieta to raczej mnie nie interesuje specjalnie. Natomiast jako przewodnicząca swojego klubu, no niestety powiesz na klęskę. Ani w tamtej kadencji parlamentu, ani w tej nie udało jej się tej frakcji zmontować. Ona miała z tego korzyści, prawda? Bo ona jako szefowa frakcji miałaby rzeczywiście jakieś korzyści z tego wszystkiego poważne. No ale nie udało jej się. Nie udało jej się. Nawet mówiąc, wie pani, bycie oskarżonym przez Front Narodowy Francuski o bycie antysemitą, to już naprawdę dla partii konserwatywno-libertariańskiej to jest naprawdę duża rzecz. A takie oskarżenia padają. A jak się pan czuje w tym burdelu, panie pośle? Pan mówił, że to jest burdel właśnie Parlament Europejski. Euroburdel. No jest... No. No więc widzi pani, w polskim Sejmie jest źle, ale w porównaniu z tym, co jest tutaj, no to polski Sejm to jest wyjątkowe miejsce, gdzie jest kultura, spokój, logika. Naprawdę, w porównaniu z tym, co tu się dzieje, coś strasznego. Ludzie bredzą, po prostu bredzą, wygadują cały czas, że my będziemy dbali o poszerzenie demokracji i będziemy walczyli z globalnym ociepleniem. A drugi mówi, nie, nieprawda, będziemy walczyli z globalnym ociepleniem i o poszerzenie demokracji. A jeszcze inni będziemy walczyli o poszerzenie... Brezą wszyscy, to jest coś nieprawdopodobnego. I może się pan przekonać teraz na własne uszy, jakie jest bredzenie. Czy chciałby pan, żeby były przyspieszone wybory parlamentarne i chciałby pan być w polskim parlamencie, a nie w Brukseli? Ach, oczywiście. Oczywiście, że tak. Powtarzam, tu jest, w polskim Sejmie jest wyższa kultura i poza tym tam jest jeszcze o czym się decyduje. Parlament o niczym nie decyduje, żebyśmy to jasno powiedział, prawie o niczym, bo tam może coś zawetować czasami, ale prawie o niczym. Także ja chcę prowadzić działalność polityczną, prawda, a nie siedzieć, pobierać diety i robić z siebie idiotę. Może wytrzymam te półtorej roku, może mi się uda. Panie pośle, mówił pan, że pan nawet by zawiązał koalicję z kanibalami, ale oto tworzy się teraz frakcja prawicowa tutaj na scenie polskiej. Jarosław Kaczyński wyciąga rękę do swojego niedawnego wroga Zbigniewa Ziobro, wyciąga rękę do Jarosława Gowina, a dla pana nie ma miejsca. Czy uważa się pan... Proszę panią, tak. Ale z jakiego miejsca? To dla pana Kaczyńskiego nie ma miejsca na prawicy. Prawica jednoczy już, wchłonęliśmy prawie wszystkich byłych i aktualnych członków UPR, a innych partii prawicowych nie ma. Jarosław Kaczyński, jak państwo zobaczy program Kaczyńskiego, to tam na 154 strony jest 157 razy słowo społeczny, prawda? To jest partia czysto socjalistyczna, jeśli idzie o gospodarkę przynajmniej. I nazywanie tej partii prawicową, to wy jesteście za to odpowiedzialni, wy. Że nazywacie Jarosława Kaczyńskiego człowiekiem prawicy. Równie dobrze moglibyście Hitlera nazwać zanim prawicy. No, Hitler był narodowym socjalistą, prawda? Tak samo Jarosław Kaczyński jest socjalistą. Oczywiście nie narodowym, on jest państwowym socjalistą. Ale w każdym razie jest socjalistą. Ja... No, dla mnie jest to prawica i ta prawica się łączy i mówi do pana, że jest pan zbyt... Ale proszę poczekać, ale proszę mi dać powiedzieć, że jest pan, pana poglądy na temat Rosji nie odpowiadają ani Jarosławowi Kaczyńskiemu, ani panu Gowinowi. A to pierwszy raz słyszę, że nie odpowiadają im poglądy na temat Rosji, ale niech im nie odpowiadają, no co ja poradzę? Ja się nie zgadzam na pomiatanie jego ekscelencją Władimirem Putinem jak burą sukę. Ja oczywiście dbam o interes Polski, ja oczywiście uważam, że musimy mieć własne źródła energii, musimy nie dawać się robić w konia Gazpromowi, prawda? Ja oczywiście chcę mieć między Rosją a Polską chcę mieć Ukrainę, Litwę, Białoruś, bo ja bardzo kocham Rosję, ale im dalej jest od Polski, tym bardziej ją kocham. Chiny kocham jeszcze bardziej. Natomiast jest rzeczą niedopuszczalną, żeby obrażać człowieka za to, czego nie zrobił. Ale za co na przykład? Za co pan uważa, że za co jest obrażany Władimir Putin, czego nie zrobił? No jak to? No, oskarża się go imperializm. Ten człowiek obronił południową Osetię przed Gruzinami i nie wciągnął południowej Osetii do Rosji, mimo że
Osetzi go sami o to proszą, mają paszporty rosyjskie, bo mają krewnych w północnej Osetii i nie wciągnął tego kraju do Rosji, mimo że mógł. Tak samo. No, ale co wyprawia na Ukrainie Władimir Putin? No, pan tego nie widzi? Zaraz, chwileczkę. Na razie Rosjanie na wschodzie Ukrainy walczą o wolność. Zwracam pani uwagę, że to jest beznadziejna walka. Pan Putin oświadczył, że im nie pomoże. Czy nie pomaga tak naprawdę, to jest inna para kaloszy, tego nie wiem. Prawda? Natomiast ci ludzie walczą po prostu o swój naród. Oni się czują Rosjanami, a tu parlament ukraiński zabronił używania języka rosyjskiego. Nie, wycofał się z tego, ale wycofał się z tego, panie pośle, już mamy... Wycofał się, tego już nie było, dajmy spokój, no. Jest nowy prezydent na Ukrainie. Późno. Wie pan, że jest nowy prezydent Ukrainy, wie pan. Życzę nowemu prezydentowi powodzenia, bo potem jeszcze raz chcę mieć silną Ukrainę między Polską a Rosją. Chciałem tak przypomnieć, że podobnie było z Osetią, gdzie niejaki pan Zwiadka-Sampurgija, poprzedni prezydent Gruzji, powiedział, że wykończy Osetyńczyków. No to poszli o pomoc do Rosji, prawda? Co mieli robić? No ale w każdym razie to, co pan mówi na temat Rosji, to, co pan mówi na temat aneksji Krymu, no nie odpowiada ani Kaczyńskiemu, ani Gowinowi. I to jest problem, bo jak pan będzie istniał na scenie politycznej? Jak pan będzie istniał na scenie politycznej sam? Ale, no, proszę panią, moi wyborcy by mnie oskalpowali, gdybym poszedł tak jak pan Gowin z panem Kaczyńskim. No pani chyba sobie nie wyobraża, że partia prawicowa może iść w koalicję z lewicą. No skąd? Ale przecież pan jeszcze niedawno mówił, że pan pójdzie nawet ze złodziejami, bo wszyscy są złodziejami. Może pan pójść nawet z tymi... Zaraz. Pani mówi o wyborach, czy pani mówi o tym, co jest po wyborach? Bo po wyborach, proszę panią, to się patrzy, z kim może zawrzeć koalicję, nawet z kanibalem. Ale ja, proszę panią, nie będę wspierał swoim autorytetem partii lewicowej, która w dodatku jeszcze bezczelnie nazywa się prawicą, bo o to mam pretensje. Bo gdyby Jarosław Kaczyński powiedział otwarcie, że jest rzeczywiście takim chrześcijańskim socjalistą, wtedy w porządku, nie ma, ale jeżeli on nazywa się prawicą, no to w tym momencie nie ma zgody, prawda? I jeszcze pani powiem jedno, prawda? Musimy położyć barierę PiS-owi. To jest co najważniejsze, co musimy zrobić, to musimy powstrzymać PiS, bo PiS w tej chwili się rozszerza. Jeżeli PiS dojdzie samodzielnie do władzy, to zrobi nam PRL bis, bo projekt Czwartej Rzeczpospolitej to jest taki rozwodniony PRL. I musimy zablokować PiS. To jest podstawowa rzecz, którą trzeba zrobić. A pani chce, żebym ja współpracował przed wyborami z Jarosławem Kaczyńskim? No, pani chyba na główkę upadła, przepraszam, że tak powiem. No nie wiem, czy ja upadłam na główkę, czy pan upadł na główkę, panie pośle, ale w każdym razie będzie głosowanie w Sejmie, wotum będzie i pomysł Prawa i Sprawiedliwości jest taki, że profesor Gliński był premierem. Dobry pomysł? Po raz drugi? No przecież, proszę pani, jego ekscelencja, jego wiedzę czcigodny Jarosław Kaczyński się ośmiesza, forując wszędzie tego profesora Glińskiego, który nawiasem mówiąc jest zielonym ekologiem z dawnej Unii Demokratycznej, na której kiedyś Jarosław Kaczyński psy wieszał, prawda? To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Jak można takiego człowieka forsować jako kandydata prawicy, no to jest jeszcze jeden dowód, że PiS nie jest żadną prawicą. No to jest dowód, że PiS nie jest żadną prawicą. Jak to jest, że pan mówi tak o Jarosławie Kaczyńskim czcigodny, a o Putinie jego ekscelencji? A jak pan mówi o Donaldzie Tusku, też jego ekscelencja? Mówię oczywiście jego ekscelencja Donald Tusk. To oczywiście mi nie przeszkadza powiedzieć człowiekowi w oczy, wasza ekscelencja jest złodziejem. To wie pani, formy trzeba zachowywać, a treści trzeba przekazywać prawdziwe. A jego ekscelencja Tusk co ukradł, skoro jest złodziejem? No czy okradł, nie nazywam go złodziejem, jest to oszust, który cały czas twierdził, że jest liberałem, a budował eurosocjalizm, niczego nie obniżył, żadnego podatku, biurokracji nie zmniejszył, jest to po prostu oszust. Podobnież to jak Jarosław Kaczyński, który twierdził, że bronił suwerenności, a tutaj się domaga na przykład utworzenia silnej armii europejskiej. No jak można dbać o suwerenność Polski, jak domagając się utworzenia silnej armii europejskiej? No, póki Polska ma jeszcze jaką taką armię, a Unia nie ma żadnej, no to mimo, że już nie jesteśmy suwerennym państwem, to nasza autonomia jest bardzo silna, prawda? Bo jednak realia decydują, nie tylko panie pośle, a czy jest jakiś chętni prawa? Czy jest jakiś polityk w Polsce, którego pan ceni? Może prezydent Komorowski?
Bronisław Komorowski jest to bardzo miłym człowiekiem i tłumaczyłem zawsze, że jeżeli nie będzie żadnych problemów w Polsce, to jest to znakomity prezydent na łatwe czasy. Natomiast jeżeli będą trudne czasy, to obawiam się, że sobie nie da rady i na trudne czasy wolałby mieć, nie pan się zdziwi, ale wolałbym mieć Jarosława Kaczyńskiego, który umie podejmować szybkie decyzje taktyczne. Ja już nie wiem, pan jest jakiś taki rozchwiany emocjonalnie. Najpierw pan mówi, że Jarosław Kaczyński to jest lewicowy, że to jest socjalista w ogóle i że nie może pan dopuścić do tego, żeby on rządził, a teraz pan mówi, że mógł być prezydentem. To jak to jest? Ale jeżeli byłyby trudne czasy, wojna na przykład, czy coś takiego, to Komorowski by się pogubił. A on jest szybki i twardszy od Komorowskiego. I proszę panią, jeżeli jest wojna, to nie jest ważne, czy jest socjalistą, czy antysocjalistą. Wtedy trzeba myśleć o wprowadzaniu pułków w pole, prawda? I poglądy społeczne prezydenta są wtedy obojętne. Ja mówię, żeby się nadawał na trudne czasy. Rozumiem. Chyba powiedziałem to wyraźnie. Wyraźnie, bardzo wyraźnie. A czy zgadza się pan z ministrem Sikorskim, z tą jego wypowiedzią, która była w zeszłym roku na temat naszego sojuszu z Ameryką, że no już nie będę powtarzała, co minister mówił, bo wszyscy mówią, że ten sojusz jest nic nie wart, delikatnie mówiąc. To znaczy nie jest nic wart. Pan Radosław, to się jego ekscelencja Radosław Sikorski troszkę przesadził, że to jest tam bullshit, prawda? Natomiast rzeczywiście stwarza złudne poczucie i ja o tym mówię. I to, że nam tak słupki rosną, to wynika z tego, że ja to zawsze mówiłem, traktowano mnie jako oszołoma. No i teraz jak ludzie widzą, że minister spraw zagranicznych mówi to samo, no to ja nabieram, prawda, tutaj jakieś wagi. Chciałem zwrócić uwagę zresztą, że ja znam poglądy jego ekscelencji Radosława Sikorskiego z prywatnych rozmów, ale jeszcze więcej wiem z Wikileaks, bo gdyby pani czytała Wikileaks, to pani by się dowiedziała, że Radosław Sikorski zupełnie co innego mówił w tych depeszach nawet oficjalnych, czy nie w prywatnych rozmowach, to zupełnie co innego niż mówił z trybuny. Ale dobry minister, ja czy zły minister, panie pośle, bo Lewica chce odwołania, składa wniosek, to jest Janusz Palikot, ja nie wiem, czy to jest Lewica, Janusz Palikot i Leszek Miller składają wniosek o odwołanie, z kolei druga grupa prawicowa składa wniosek o odwołanie ministra Sienkiewicza. Ta według mnie prawica, więc według pana socjalistyczna. Z całą pewnością jego ekscelencja Bartłomiej Sienkiewicz powinien się podać do dymisji już dawno, pierwszego dnia, bo nie może sam prowadzić dochodzenia w sprawie, której jest sam zamieszany. No to jest niedopuszczalne. Natomiast zrobiłbym to samo na miejscu jego ekscelencji Radosława Sikorskiego, ponieważ głupio mu jest jechać na rozmowy w tej chwili do Ameryki, a tam śmieszki, chichy, prawda, i pan tutaj mówiłeś, że sojusz z Ameryką to jest takie wielkie G, prawda, więc na jego miejscu bym się sam podał do dymisji, mimo, że podzielam zdanie, że w porównaniu z tymi pozostałymi ministrami, którzy byli do tej pory, to on jest bardzo dobrym ministrem, w porównaniu oczywiście z tamtymi ministrami. Także byłoby mi szkoda, no ale powinien to zrobić, bo powtarzam, stawia się w głupiej sytuacji. A jak pan myśli, jak to się wszystko zakończy, ta cała awantura taśmowa? Nie wiem. Ja uważam, że wielce czcigodny Jarosław Kaczyński robi głupotę, stawiając wniosek o wotum zaufania temu. To jest nonsens kompletny. Skoro rząd dostał wotum zaufania, no to tym bardziej przegra Jarosław Kaczyński, domagając się stworzenia, prawda, wotum konstruktywnego. Natomiast myślę, że opozycja zdoła uzyskać obalenie, znaczy dymisję obydwu tych ministrów. Tutaj bardzo wielu ludzi uzna, że to nie szkodzi Platformie, nie szkodzi premierowi, natomiast warto by tych ludzi rzucić choćby na pożarcie, bo większość ludzi nie wie naprawdę, o co chodzi, ale to jest rzeczywiście... Nie, wiedzą, przeczytali, tak, wiedzą. No tak. Ci, co czytają, tak, ale wie pani, że bardzo mało ludzi czyta. Czy chciałby pan być premierem Polski? Proszę panią, wolałbym być dyktatorem z dwojga złego. Nie wiem, czy nie jestem za stary na stanowisko wykonawcze. Natomiast z całą pewnością Polska potrzebuje ludzi zdecydowanych, którzy dużo wiedzą o historii, dużo wiedzą o polityce, znają teorię gier, znają teorię podejmowania decyzji z praktyki i oprócz tego są gotowi na śmiałe rozwiązania. Bo to, co musimy zrobić, to musimy zrobić radykalne rozwiązania. Bo te poprawki tam, jeden podatek o 1% w górę, drugi podatek. Ale może wiek by panu nie przeszkadzał, żeby być wicepremierem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego?
wie pani, wiek mi nie przeszkadza w jeszcze wielu rzeczach i pani by się nawet zdziwiła w jakich. No ale, sam pan powiedział przed chwilą, że wiek panu może przeszkadzać w tym, żeby być premierem. A wicepremierem? Może. Musiałbym się zastanowić. Wicepremier to już taka większa synekura, ale to byłoby, wie pani, mamy ogólnie taką cechę, że my nie chcemy brać stanowisk wykonawczych, póki są te kretyńskie ustawy, bo byśmy musieli na stanowisku wykonawczym wykonywać kretyńskie ustawy. No tak. W związku z czym będziemy się domagali, raczej nie chcę biorowskie wszystkie ministerstwa, a w zamian za to chcemy tę ustawę i tak dalej. I tak dalej. Dziękuję bardzo. Janusz Korwin-Mikke był gościem Kropki nad i. Dziękuję, Monika Kolejnik.